Siemanko, z tej strony Dolczyma, witam z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, w związku z tym, że zdobiliście pod odcinkiem Dziwne Konkurencje z Krzychem 5 łapek w górę, to nagrywamy drugą część odcinka. I jeżeli wbijecie pod tym odcinkiem 5 łapek w górę, to również następna część tej serii się pojawi na kanale. Dzisiaj jest z nami taka duża piłka i nią będziemy wykonywać różne konkurencje. I jak już mówię, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Również zobaczcie na linki w opisie kanał Dominik Wiącek i Krzychu21, który jest ze mną. Przywitać. Siemeczko, zostawcie subskrypcję i pod ostatnim filmem łapkę w górę na mój profil. Dajcie suby na ich kanały i lecimy z pierwszą konkurencją. Pierwsza konkurencja, rzuty karne, będziemy wykonywać skroki. No bo to dużą piłką, nie oszukujmy się, z nimi będzie trochę trudniej. Po 5 na zmianę i zaczynamy. Na początek Krzysiu. No, nie był to najlepszy strzał, chociaż był bardzo wysoki. Dobra, teraz ja. Nie wiem, jak mi to wyjdzie. To jest pierwszy raz, jak ja gram tą piłką. Wow. Rzuty wolne. Tutaj jest taka linia, taka leto, jak murawę dawali na komunistów, taka linia powstała. Z tej linii będziemy wykonywać rzuty wolne, tak samo po 5. Tym razem Krzychu pierwszy na bramce i zobaczymy, kto się okaże zwycięzcą. O nie, to było fatalne. Ona strasznie skacze, więc może być fatalne. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał Dominik Wiącek. Wchodźcie, łapkujcie i subskrybujcie. Ciebie. Nie opłaca się. I nie subskrybujcie. Celny strzał. Tak, celny strzał. Zawsze jakiś pozytyw. Łapeczki, pamiętajcie, łapeczki.
Nie łapkujcie go, on kłamie. I przecież wyjecie 5 łapek, tym przecież będzie odcinek. Kolejny system. To jest czwarta runda teraz, tak. No nie, ty musiałem się nie nagrać. Po co to przyniosłeś? Napiszcie w komentarzach odpowiedź. Co miał na myśli Dominik? GG. Nie, zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale, się pokażę, że nie zapomnijcie. I to subskrybujcie też, i dajcie po najnowszym filmie łapkę w górę i subskrypcję. Dominik Piątek, kanał podajcie. Wy widzieliście, co tam się wydarzyło przy tej bramce? Wy widzieliście? Dobra, odbijacie się od łba. Jeżeli teraz jest strzelek, to Arbus. Przegrywam drugą rundę, trudno. Po ziemi. Lecimy z trzecią rundą. Trzecia konkurencja i to będzie chyba najśmieszniejsza konkurencja we wszystkich konkurencjach. I nie tylko w tym odcinku. Wrzutka z rożnego i będziemy się starali jakoś wbić tą piłkę do siatki. Myślę, że tutaj nie będziemy grali na punkty tak sobie po prostu. Będzie 1-1 w konkurencjach, no i tyle, bo tam to jest dla zabawy, dla was, żeby umienić wam czas i nam też. Dobra, gramy. Po 5 takich dla. Dominik proponuje użyć nogi! Jest! Mamy to! Bardzo dobre wykończenie Krzycha i dobra wrzutka moja. Taka co. Staramy się uderzyć przywrotkami. Będzie widok schowa, jak się uda. Jak się uda. Ale niekoniecznie musi się udać. Dobra, jazda. Skręcił to! To się nazywa skill. Dokładnie. A Krzysiu chyba na bramkę poszedł, a jednak nie. Leci. Ha, właśnie ja tak stoję na bramce. Kurczę. Dominik ma o wiele lepsze wrzutki niż ja. To trzeba. Jeszcze nie miałem żadnej dogodnej okazji strzeleckiej, ale to jest dopiero. To było dopiero druga runda, teraz lecimy z trzecią. Pociąg w tle, trochę może nas zagłuszać. Mam nadzieję, że nas jakoś słychać. Krzychu, magii, tu mamy wyszli. Dobrze, że tego nie pokazałem na kamerze, co on robi. Bo byście musieli się oczy wymienić. Nie żartuję. Wow, o, chyba do mnie to było. Jaka jest to na wypadzie, jest to na wypadzie. Opór! I do miejsca! Biga! Całej drużyny tak to się robi. Czwarta runda lecimy. A nie, to jest czwarta. Tak, czwarta, dokładnie. Zaczynamy czwartą rundę. Łapeczki, pamiętajcie. Ani jednej dobrej rzutki. Moja, ostatnia wrzutka Krzycha. Lepiej tam niż tu, nie? Niż tu, dobra, lecimy. No i to jest dobra wrzutka, gol! Udało się. Dobra. No i kończy się ostatnia konkurencja w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, 5 łapek w górę to kolejny odcinek z tej serii. Więc lajkujcie, zobaczcie kanały chłopaków Dominik Wiącek, Krzychu231, dajcie tam subskrypcję i cześć!